Już od 15 lat filia 13 Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu organizuje kiermasz bożonarodzeniowy, który cieszy się sporą popularnością. Pensjonariusze domu dziennego pobytu, zarówno jak i pozostali mieszkańcy Grudziądza, zaprezentowali swoje rękodzieło. Jak co roku zapraszamy mieszkańców Grudziądza na wystawę z możliwością nabycia ozdoby bożonarodzeniowe. Jak co roku zapraszamy serdecznie. Trzon tego wszystkiego oczywiście pensjonariusze domu dziennego pobytu. W tym roku zamiast części artystycznej filia dla uczestników kiermaszu przygotowała niespodziankę. Niespodzianka w formie kosmetycznego salonu, ze względu, że rączki pracowały prawie pół roku i teraz te rączki muszą odpocząć. Ja w ogóle bardzo lubię osoby starsze i tym bardziej chciałam troszeczkę podnieść ich świadomość, jeśli chodzi o pielęgnację i zrobić coś tutaj dla seniorów, którzy również wiele, wiele czasu poświęcili, wykonując tutaj te przecudowne ozdoby świąteczne. Będziemy wykonywać tutaj masaż, będzie maska, taka bardzo, bardzo typowo nawilżająca, regenerująca. Na wystawie pojawiły się między innymi choinki, mikołaje, anioły czy wyszywane renifery. Mogliśmy również nabyć piękne, ozdobione bombki. W tym roku widzę, że jest bardzo dużo maskotek, czyli też będzie super, bo jakieś kotki, jakieś miśki, to wiadomo, dla dzieciaków to są nieduże pieniążki, naprawdę, bo to są tylko pieniążki na materiały, tak, żeby oni mogli już właśnie na Wielkanoc coś zrobić. To, co zużyli teraz, to żeby mieli na materiał. Przez kilka miesięcy pensjonariusze wraz z instruktorami przygotowywali pracę specjalnie na dzisiejszą okazję. Tutaj współpraca idealnie się układa z biblioteką i od jakichś właśnie przeszło 15 lat robimy zawsze te wystawy dwie w roku tutaj, żeby Państwo mogli pokazać, co potrafią, a wszystko ku temu, żeby mieli tą satysfakcję, żeby podtrzymać aktywność osób. Każda gospodyni, która miała igłę w ręce, to sobie potrafi wydziergać dziurkę, a to już inwencja naszych instruktorów, że oczka, że nosek jakiś tam trzeba, nóżki jakieś trzeba doprawić i to wszystko. Na kolejny kiermasz organizowany przez filię numer 13 możemy liczyć tuż przed Wielkanocą.